Cześć, tu Tomek z Motokontrolera. Witam wszystkich w serii ciekawych przypadków. W dniu dzisiejszym test Complex Mazda 3, samochód dość świeży, rocznikowo 2019 rok. Jednostka benzynowa 2.0, 180 koni, wersja Enzo. Samochód posiada według tutaj opisu sprzedawcy fabryczną gwarancję. Na samochód wystawiona jest faktura VAT marża. Szczegółowe wyposażenie oczywiście jest dostępne u doradców. Co więcej, no tutaj sprzedawca jakoś więcej nie opisał nam, podał same parametry pojazdu. Samochód jest z polskiego salonu, w ładnym czerwonym kolorze. Dość fajny ten kolor, dużo osób może się na ten kolor, że tak powiem, połakosić. No bo dość taki, że tak powiem, ciekawy, ładny. No kwota tego samochodu, jaką chce uzyskać sprzedawca, to jest 86 600. Według portalu ogłoszeniowego nie jest jakoś tam mocno zawyżona kwota. No zobaczymy, czy ta kwota jest adekwatna, realna i czy ten samochód jest wart oczywiście tej kwoty. Okej, zaraz połączę się z panem Adrianem, który miał okazję wykonywać test i sprawdzić ten samochód dla naszego klienta. Wspólnie razem omówimy sobie szczegółowo raport, podsumowując, czy warto, czy nie warto. No zobaczymy, czy nasz klient będzie się cieszył nowym nabytkiem, czy też może zostaliśmy wszyscy, że tak powiem, oszukani. No i niestety, trzeba będzie poszukać innego egzemplarza godnego uwagi i zakupu. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Halo, halo, panie Adrianie, słyszymy się? Tak, tak, dzień dobry. Cześć, witam cię. Nagrywam właśnie odcinek serii ciekawych przypadków. Dzisiaj Mazda 3, samochód z 2019 roku, dwulitrowa jednostka benzynowa w ładnym czerwonym kolorze. Przybliż nam proszę, jak ten samochód wypadł w oględzinach. Wykonywałeś tutaj test Complex. Jak sprzedawca podszedł do tego oględzin, jakie informacje uzyskałeś od niego. No i najważniejsze, czy nasz klient dobrze wytypował swój przyszły samochód? No, czy też będzie musiał poszukać innego godnego uwagi egzemplarza. Jeśli chodzi o tą Mazdę, to na samym początku dostałem maila, że klient jest mocno zainteresowany, że już to auto oglądał. Okay. I chciałby to, żebyśmy to sprawdzili, bo już jest praktycznie zdecydowany jechać po to auto. No i po przyjeździe na miejsce oględzin, no tak naprawdę tutaj od sprzedającego dowiedziałem się niewiele, bo ponieważ dostałem tylko kluczyk od samochodu i całkowicie udostępnione auto do oględzin, mogłem również skorzystać z kanału, który był na miejscu. Ponieważ auto nie było podobno zarejestrowane, chociaż dziwne jest to, bo to jest auto na polskich rejestracjach, to nie mogłem wykonać jazdy próbnej. Była tylko ograniczona tutaj do terenu komisji samochodowego. Czyli samochód z 2019 roku, tutaj z tego co rozumiem, nie był jeszcze zarejestrowany? Nie, taką informację dostałem, że nie ma ubezpieczenia lub coś podobnego po prostu. Jakieś ograniczenia były po ich stronie. Coś dziwne, powiem szczerze, no bo wiadomo, auto przebieg ma, niby jest polski salon, czyli no z tego co mi wiadomo, no to ktoś tutaj u nas nie może być pojazd, który nie posiada, że tak powiem, aktualnej polisy. Jeżeli został zarejestrowany, to ciągłość tej polisy ubezpieczeniowej powinna być. Owszem, tam badanie techniczne, no zdarza się, ktoś tam nie zrobił, przeciągnął, zapomniał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sprawy z polisą trochę dziwne. No coś już zaczęli nas, że tak powiem, cyganie, coś tu kręcić. No ale okej, opowiadaj dalej. Więc pobrałem kluczyk i zacząłem dokonywać oględzin. No to wstępne zdjęcia. Oczywiście od samego początku nic nie było, też naprawdę bardzo ładne auto. No dopiero po gdy wziąłem do ręki miernik, zacząłem od klapy. Klapa, tak, wszystko w porządku.
Natomiast po lewej stronie wartości okazały się już podwyższone, tak? Przynajmniej takie wskazujące drugie lakierowanie elementu. To prawda, też bez użycia podkładu szpachlowego. Tutaj była cała lewa strona zrobiona, tylko ewentualnie na drugiej farbie, że tak powiem. Ale jak już porównałem tą stronę lewą z prawą i tutaj te wartości wyszły podwyższone, coś mnie tknęło, żeby sprawdzić to auto tak bardziej wnikliwie, więc począłem sprawdzać auto we wnękach progowych. No i powiem szczerze, tutaj było dosyć ciężko, ale w pewnym momencie wyszło na jaw, że na wysokości około 20-30 cm od progu na wszystkich słupkach było dokonane cięcie. O! No, doszedłem do tego w ten sposób, że tam było po 400, 500, 600 mikronów, czyli tam było użycie podkładu szpachlowego, żeby zaszpachlować miejsce łączenia po prostu. Jakby tego było mało, po kolejnych krokach, po otwarciu maski, okazało się, że maska jest wymieniona, ale maska jest wymieniona na maskę w kolorze. Kolejnie podłużnica. Podłużnica, tak jak widać na zdjęciach, lewa z prawą, no ma tak jakby trochę inny sposób montażu, tak? To fabrycznie wygląda to zupełnie inaczej. Wygląda tak jak po prawej stronie, zdjęcie z prawej strony. A natomiast tam było widać, że ktoś spał, tak powiem, delikatnie poprawiał szlifierką i zasłonił to następnie farbą. No kurczę, no to powiem szczerze, gruba historia już się zaczyna nam tutaj kroić. No bo auto stosunkowo świeże, a tu już takie chocki, klocki wychodzą. Oczywiście lampy bez oznaczeń fabrycznych, jakichkolwiek naklejek przy tak młodym samochodzie też rzadko się to zdarza, albo jest po prostu bardzo ładnie umyty silnik, albo ktoś po prostu celowo zdejmuje te naklejki, żeby nie było śladu. Przy kontroli wnętrza powiem szczerze, że auto było naprawdę bardzo, bardzo ładnie wyposażone. To też jest tak, tak powiem, bardzo zmyla, tak? Nawet nie jako eksperta bardzo to myli, bo auto wygląda bardzo dobrze wewnątrz, materiały są bardzo dobre, ale natomiast na słupkach widać lekkie otarcia plastików, tak powiedzmy trochę zbyt mocne jak na 2019 rok. No to zdarzają się takie rzeczy podczas ponownego montażu pewnych elementów. Widać było, że fotele przednie były odkręcane, ponieważ mają też poduszki boleczne zaszyte w bokach. Pasy przednie, tutaj moje zdziwienie, bo nie mogłem znaleźć za nic po prostu metki na pasie lewym przednim, czy w pasie kierowcy. Natomiast na pasie, na kanapie, lewy pas skrajny, pochodził z 2022 roku. A tak jak wspomnieliśmy, auto produkcyjne jest z 2019 roku, więc no, widzimy, dzieje się tutaj coraz ciekawiej, bo tak jak wspomniałeś, znalazłeś datę produkcji na pasie 2022 rok. Dokładnie. Jeśli chodzi o takie elementy nadwozia jeszcze, to przednia szyba była wymieniona, tak? Ale przednia szyba nie jest niestety tutaj wyznacznikiem, bo przednią szybę wymienia się w samochodach dość często. Wiadomo, jasne, z przyczyny nawet użytkowania to wynika po pewnym czasie. Dokładnie. Tutaj kolejnym etapem było wjechanie na podnośnik. No i wykorzystałem ten podnośnik, który mi udostępnili. No powiem szczerze, auto tutaj zbyt wiele na początku nie można zobaczyć, ponieważ auto jest osłonięte. Osłonięte jest osłonami w każdym możliwym miejscu praktycznie, fabrycznie. Osłony progów, osłony silnika. Tak na dobrą sprawę tylko tutaj mocowania, elementy zawieszenia są odsłonięte. Ale w miejscach mocowania elementów zawieszenia do nadwozia było widać ewidentne ślady odkręcania, tylko po lewej stronie, po prawej natomiast wszystkie łączniki i podpory nie były odkręcane. Czyli najprawdopodobniej podczas procesu naprawy doszło do uszkodzenia
takich dosyć kluczowych elementów zawieszenia. Właśnie tak przeglądam te zdjęcia, patrząc to, co mówisz. Faktycznie no, trzeba się tam dobrze przyjrzeć, bo tak jak wspomniałeś, spód jest bardzo mocno zabudowany osłonami, plastikami. Natomiast wszystko to nam się składa ładnie w całość, że ten samochód no, naprawdę przeszedł poważną no, kolizję, wypadek. Ciężko powiedzieć, co to się kurczę działo z tym autem. No ale patrząc po tym wszystkim, jak to zostało zrobione, naprawione, ile tutaj ktoś, że tak powiem, energii też włożył, no bo wiadomo, i pasy powymieniane, i tutaj po tych słupkach porobione, bo z zewnątrz mierząc ten samochód, on nie wyszedł tak źle z tego, co mówiłeś, bo tam dosłownie lewa strona tam do 300-330 mikronów była, cała reszta była w oryginale. Natomiast już tutaj przyglądając się bardziej szczegółowo, tak jak to robisz, mierząc wnęki, mierząc słupki i tak dalej, co nam powychodziło i teraz to wszystko nam się ładnie składa w całość, no powiem szczerze, że jestem w szoku, bo tutaj sprzedawca chciał nas oszukać i to bardzo mocno, bo powiem szczerze, dość świeże auto, za niemałą kwotę, a tutaj takie, no, chocki klocki. No, naprawdę sam muszę przyznać, że nie była to amatorska robota. Amatorska naprawa, że tak powiem, bo naprawdę tak. Było bardzo, bardzo skrupulatnie przygotowane auto, naprawiane auto, tak? Żeby ktoś już naprawiając to auto, naprawiał je ze świadomością, żeby to było najmniej widoczne. No dokładnie, powiem szczerze, laik naprawdę mógłby się naciąć na to, nie mając wiedzy, nie mając doświadczenia, no nie wiem, pożyczając sobie czujnik, na szybko sobie sprawdzając po punkcie na każdym elemencie, no ktoś by stwierdził, no okej, okay, jakaś obcierka, jakaś drobnostka była, no zdarza się, przelakierowana lewa strona, jeżeli by to wyłapał. Nic poza tym, samochód ładny, czysty, zadbany, auto rocznikowo świeże, no środek nie wskazywał tutaj na żadne jakieś takie większe naprawy, ingerencje, uszkodzenia pirotechniki. Mało kto, tak wspominaliśmy już nieraz, mierzy wnęki, mierzy szczeliny, a tutaj jednak trzeba wszystko skrupulatnie sprawdzać, tak jak to właśnie robisz. Powiedz mi jeszcze, czy pytałeś właśnie sprzedającego, czy miał jakąś wiedzę na ten temat, na temat tych właśnie napraw blacharsko-lakierniczych, czy ma jakąś może dokumentację, jakoś to skomentował, udzielił jakiejkolwiek informacji, czy nic w tym temacie, że tak powiem, nie zostało podjęte z jego strony, żadna dyskusja? Szczerze mówiąc, ze sprzedającym wcale nie rozmawiałem, ponieważ był pochłonięty swoją pracą. I nasza, że tak powiem, nasz kontakt opierał się głównie na wydaniu kluczyków, przyjęciu ich z powrotem i udostępnieniu podnośnika. Nawet bez rozmowy, szczerze mówiąc, w taki sposób. Rozumiem. A sama jazda testowa i jakaś dokumentacja w sensie odnośnie historii serwisowej też nie była, że tak powiem, dostępna? Nie była dostępna w samochodzie? Czy sprzedawca też jakoś tam nie chciał nam udostępnić tego? Znaczy się, dostałem informację, że reszta, wszystkie dokumenty są w księgowości, że niestety nie może ich udostępnić, okay. Jeśli chodzi o auto. Natomiast jeśli chodzi o jazdę testową, to odbyła się na terenie komisu samochodowego, więc to było naprawdę niewielka odległość, przy niskiej prędkości. No przy niskiej prędkości nic tutaj no, nie stwierdza się, że tak no tak, no, co tu dużo mówić, jeżeli nie wyraził zgody, nie chciał podjąć, że tak powiem, wyjazdu poza plac obrębu, no to co my możemy stwierdzić, jeżdżąc do przodu i do tyłu po placu? Poprawność działania sprzęgła i czy biegi wchodzą na swoje miejsce, tak naprawdę. Dokładnie. No powiem szczerze, bardzo nieprofesjonalne tutaj podejście sprzedawcy, zero zainteresowania, no takie wręcz można powiedzieć olewatorskie podejście. I teraz kwestia, co to miało na celu. To, że nie jesteśmy potencjalnym klientem, wiemy, że tak powiem, o co chodzi, wiemy w jakim stanie ten samochód jest i oni już zdają sobie z tego sprawę, że nic z tego nie będzie. No dziwne, powiem szczerze, zachowanie, bo no, to też nie jest jakiś malutki komisik, a podejście do, że tak powiem, nas, gdzie my przekazujemy wiedzę klientowi potencjalnie zainteresowanemu, a tak jak wspomniałeś, ten klient był mocno zainteresowany zakupem tego egzemplarza, no samo przez się dyskwalifikuje.
No tutaj faktycznie bardziej ta druga strona, że świadomy już tego, że klient tego auta nie zakupi finalnie, to raczej to nim kierowało, tak? Jasne. Dobrze, podsumowując, jaka była twoja decyzja? No oczywiście stanowczo radziłem zakup tego samochodu, ponieważ auto było naprawiane. Kwota zakupu nie byłaby bardzo mała, tak jak mówiłeś już wcześniej, bo to była środkowa kwota rynkowa, więc uważam, że jak najbardziej w tej kwocie można dostać auto, które nie było tak poważnie uszkodzone. Oczywiście, że tak. Wszystkie te poważne naprawy blacharsko-lakiernicze, elementy konstrukcyjne, systemy bezpieczeństwa i tak dalej, no tutaj, no co tu dużo mówić. To wszystko było, tam była ingerencja, to wszystko było naprawiane, to wszystko było robione. No w tym przypadku nie ma mowy o poleceniu tego egzemplarza. Super. Dzięki wielkie za szczegółowe omówienie raportu. Będę się z Tobą jeszcze kontaktował przy nagrywaniu kolejnych odcinków z udziałem samochodów, które miałeś okazję oglądać dla naszych klientów. Trzymaj się, pozdrawiam Cię. Na razie, cześć. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Więc drodzy widzowie, widzicie, duży salon sprzedaży. No, jakie podejście jest do klienta, jakie podejście jest do nas, jak też potrafią oszukiwać. I nieraz są takie głosy, a komis, a osoba prywatna, a w salonie to jest wszystko tip-top. No nie jest tip-top. Macie tutaj żywy przykład, jakie są samochody sprzedawane, czy to w dużych komisach. Nie sugerujcie się tym. Nie dajcie się omamić, bo przez telefon, podczas rozmowy ze sprzedawcą, czytając ogłoszenie, oglądając zdjęcia, wszystko jest ładnie, pięknie. A w przypadku, jak widzicie tym, jak wygląda rzeczywistość? Dajcie znać proszę w komentarzu, czy mieliście takie sytuacje, że udaliście się właśnie do jakichś większych komisów. Jakie było podejście sprzedawców? Czy utrudniali, nie utrudniali, czy wszystko powiedzieli. W tym przypadku widzicie, nawet jazda testowa była dla nich problemem. Nie było możliwości, musieliśmy jeździć po placu i testować samochód. Zdecydowanie samochód na nie. Ok, jeżeli się podobało, zostawcie komentarz, subskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z serii ciekawych przypadków okiem eksperta. Na nasze media społecznościowe. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Na razie, cześć.